nami widzicie Państwo fantastyczne zawody organizowane przez Adama Krupiewskiego z UKS Piątka. To jest Grand Prix Ostrołęki, ale organizowane w porozumieniu z trzema innymi miastami. Kolejna fantastyczna inicjatywa, która aktywizuje młodych ludzi, odciąga ich od komputerów, od laptopów, po to, żeby mogli zaangażować się w sport i troszeczkę, że tak powiem, z aktywnością fizyczną wystartować w dorosłe życie. Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce, gdzie odbywają się po raz pierwszy mistrzostwa Grand Prix drużynowe w pływaniu. Bardzo cieszymy się, że na naszej pływalni odbywa się coraz więcej tak ważnych imprez, które nie tylko są okazją dla Ostrołęczan do pokazania swoich możliwości, swoich umiejętności, a tych pływaków mamy naprawdę świetnych, ale cieszymy się przede wszystkim, że jest to wielka promocja dla naszego miasta, bo dzisiaj gościmy tutaj kluby pływackie z trzech miast poza Ostrołęką, z Garwolina, Mińska Mazowieckiego i Ostrowi Mazowieckiej. Cieszymy się, że tych imprez jest tak dużo, wiemy, że będzie ich coraz więcej. Na mitingu pływackim w Ostrołęce są trzy kategorie roczników, 28 konkurencji. Zawodniczek i zawodników jest 190 osób z czterech miast. Chciałbym podziękować moim kolegom z UKS Piątka, rodzicom, trenerom i oczywiście panu prezydentowi miasta Łukaszowi Kulikowi oraz Arkowi Dobkowskiemu, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.